Szanowni Państwo, postanowiłem nagrać dodatek, czy też erratę do poprzedniego przypadku, czyli przypadku Marzeny, dotyczący tego, czy z narcyzem można się dogadać. Dlatego, że pojawiły się komentarze, które w swojej większości wybrzmiewały w taki sposób, że to jest absolutnie niemożliwe. Ja oczywiście z reguły mam taką zasadę, że nie reaguję na komentarze osób anonimowych, na których kontach nie ma żadnych treści, bo nigdy nie wiadomo, kto stoi po drugiej stronie, ale tym razem postanowiłem zareagować, dlatego że ilość tych komentarzy i takie stuprocentowe przekonanie, które z nich płynie, może wprowadzać ludzi w błąd, czyli potencjalnych kolejnych widzów. I postanowiłem to wyjaśnić po prostu, co ja na ten temat sądzę. Pierwsza rzecz. Gdyby mnie ktoś dzisiaj zapytał po tym czasie, który upłynął od premiery książki Narcyz, po tym, czego dowiedziałem się pisząc tę książkę i robiąc researching do niej, ale również po tym, czego doświadczyłem w trakcie rozmów z bardzo wieloma ludźmi, gdyby mnie ktoś zapytał o to, jaką radę daję osobie, która jest w 100% przekonana, że po drugiej stronie jej relacji, czy to romantycznej, czy to zawodowej, czy też przyjacielskiej, czy rodzinnej, stoi 100% narcyz, moja rada nieustannie brzmi: uciekaj jak najszybciej, jak najdalej, gdzie się tylko da. Z bardzo prostego powodu. Każda relacja, nie tylko z narcyzem, ale w ogóle z ciemnotriadowcem, czyli psychopatą, narcyzem, czy też manipulatorem, niezależnie od tego, jak dogadana by nie była, do czego za chwilkę przejdziemy, to jest relacja dla nas toksyczna i wyniszczająca. Moje doświadczenie wskazuje w pracy z podobnymi przypadkami, że nawet kiedy taka relacja ustaje, to przychodzi za nią zapłacić koszt. To jest taki koszt, działający jak bomba z opóźnionym zapłonem. Oto jesteśmy w relacji z ciemnotriadowcem, w tym wypadku z narcyzem, więc działamy w takim spięciu, w takiej nieustannie podwyższonej energii, która wynika z tego, że czujemy się w opresji. Kiedy kończy się ta relacja z ciemnotriadowcem, ta opresja mija, ciało się rozluźnia i wtedy się pojawia koszt. Niestety bardzo często koszt zdrowotny, po prostu coś nam siada. I za to trzeba będzie zapłacić za każdą tego typu relację, niezależnie od jej dysfunkcyjności, poziomu destrukcji, czy też tego, jak negatywnie na nas działała. To nie ulega żadnej wątpliwości. Kolejne pytanie, które warto teraz postawić i jednocześnie udzielić na nie odpowiedzi. Czy, co się pojawiło w sugestiach kilku komentarzy, czy czasem nie jest tak, że jeśli wyznaczymy granice, to jednocześnie temu narcyzowi jak na tacy podajemy scenariusz tego, czy też mapę miejsc, w które może uderzyć, bo wie, że te miejsca szczególnie są dla nas bolesne. Tak, drodzy Państwo, wielu narcyzów w ten sposób zareaguje i z tego skorzysta. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości. I kolejna rzecz. Czy na pewno z narcyzem nie da się dogadać? Po pierwsze, musimy chyba precyzyjniej określić, co to znaczy się dogadać. A po drugie, jeśli, co mam zamiar za chwilkę pokazać, jednak znajdą się takie przypadki, w których ta trudna, wydawałoby się niemożliwa i bardzo rzadka, i to wiem, sztuka się udaje, to sam fakt istnienia takich przypadków oznacza, że narracja, iż na pewno nie da się dogadać, po prostu nie jest w 100% prawdziwa. I ona właśnie może wprowadzać niektórych w błąd. I żeby to pokazać, że takie przypadki istnieją i na czym one polegają, pomyślałem sobie, że opowiem Wam dzisiaj o trzech. I to są trzy przypadki, z którymi miałem osobistą styczność poprzez moją pracę terapeutyczną i które przydarzyły się w moim doświadczeniu pomiędzy kwietniem ubiegłego roku, czyli momentem złożenia gotowej książki Narcyz do druku, a pomiędzy czasem obecnym, czyli mamy tak naprawdę 10 miesięcy. W ciągu tych 10 miesięcy pojawiło się ileś przypadków, z których wybrałem 3, bo to nie są wszystkie. Spójrzmy na przypadek numer 1. Oto zgłasza się narcyz. Jak wielokrotnie mówiłem,
w różnych rozmowach o narcyzmie. Pytany o to, czy istnieje możliwość, że narcyz może się zmienić, mówiłem, że tak, taka możliwość istnieje, ale musi być spełniony jeden warunek. Otóż narcyz musi się zgłosić po pomoc, na przykład terapeutyczną, sam z siebie, a nie wysłany przez współmałżonkę, współmałżonka czy innych domowników, no bo wtedy większość narcyzów, a takie przypadki również znam, będzie udawała zmianę i powie psychoterapeutce czy psychoterapeucie to, co on chce usłyszeć, po to, żeby się wszyscy od niego odczepili, co w ogóle nie zmieni jego narcyzmu, bo on i tak w swoim narcyzmie będzie myślał swoje. Ale zwraca się do mnie narcyz, o czym wiem i jestem przekonany, sam z siebie. Nikt go nie wysyła. I tenże narcyz zgłasza się do mnie sam z siebie. I opowiada mi taką oto historię. Ma rodzinę, żonę i dwie córki, dorastające córki, z których jest bardzo dumny. Od razu mówię, to będzie istotne w tej historii. Bo z czym tak naprawdę nawet ten narcyz się nie kryje? One są źródłem podziwu, którym on się karmi. On się chwali tymi córkami, chwali się ich sukcesami. One są uzdolnione artystycznie. Nie będę oczywiście mówił w jakich dziedzinach i rodzajach sztuki, ale odnoszą jakieś tam sukcesy, takie już rzeczywiście widoczne, którymi jest się co chwalić. I tenże narcyz z tego korzysta. One są źródłem tego podziwu, który, jak wiemy, dla narcyzów stanowi podstawowy pokarm. Ale problem polega na tym, że zarówno jego żona, jak i jego córki mówią mu wprost, że jak tak dalej będzie i on nic ze swoim zachowaniem nie zrobi, to pewnego dnia obudzi się rano w pustym domu, bo one spakują walizki i razem z matką pójdą od niego w cholerę. Ponieważ on z roku na rok, według ich relacji, staje się coraz bardziej ze swoim narcyzmem nie do wytrzymania. I ten narcyz przychodzi do mnie z następującym problemem. Mówi, ja nie widzę problemu w moim zachowaniu. Ja w ogóle nie wiem, czego one ode mnie chcą. Ja w ogóle nie rozumiem, co to znaczy być narcyzem, bo moje zachowanie jest dla mnie normalne. Ja się nie potrafię inaczej zachowywać. Ja nie potrafię inaczej myśleć. Ale boję się, że one mogą mieć rację, ponieważ sam zauważyłem, że z roku na rok, im moje córki są starsze, tym my się od siebie bardziej oddalamy. Tym ta bliskość, która do tej pory nie ulegała dla mnie żadnej wątpliwości czy kwestii, zaczyna być pod znakiem coraz większego zapytania. W związku z czym on przychodzi po pomoc, co on ma zrobić? Uwaga! Nie żeby się pozbyć narcyzmu, bo on w ogóle nie rozumie, czego się od niego chce. Ale co on ma zrobić w relacji ze swoimi córkami, ze swoją żoną, żeby nie został sam? Dlaczego to jest takie ważne? Bo kurczę, nie będzie się kim chwalić. No bo co on teraz zrobi z tym mitem wspaniałego ojca? Bo on się przecież przechwala tymi córkami i zdobywa podziw za te ich talenty, uzdolnienia i kariery, mówiąc wszystkim, że on jest demiurgiem tych karier, że one odziedziczyły jego geny, że to przez jego wychowanie one są takie cudowne i wspaniałe, że to one po nim odziedziczyły ten talent. Wiecie, on kombinuje jak koń pod górę, wmawiając wszystkim, że on za tym stoi, że to jest właściwie jego sprawka i jego przyczyna. I teraz, kiedy one odejdą i go zostawią, no to upadnie ten mit cudownego ojca, który stworzył cudowną rodzinę, szczęśliwą, kochającą się i zdobywającą sukces. I to w niego uderzy. Tego się bardzo boi. Tego chcę uniknąć. Więc pracuję sobie w sesji z tym narcyzem i poddaję mu pewien pomysł. Mówię, weź chłopie, idź i porozmawiaj szczerze ze swoją żoną, ze swoimi córkami i niech one ci powiedzą, skoro ty tego nie kumasz, to niech one ci powiedzą, jakie ich zdaniem twoje zachowania powodują, że mają ciebie dosyć. Teraz zobaczcie, co się dzieje. To jest dokładnie lista granic. Tylko, że w drugą stronę. To narcyz przychodzi do swojej rodziny i mówi, pokażcie mi te granice, żebym wiedział, czego nie przekraczać. I tak się dzieje. One mu wypisują na kartce, bo potem widziałem tę kartkę, ileś zachowań, słów, konkretnych zdań, które on wypowiada, których one mają totalnie dosyć i sobie więcej nie życzą. I teraz, moi drodzy, co się dzieje? On zaczyna stosować te ograniczenia, i bardzo się w domu rodzinnym pilnuje, by się nie zachowywać w taki sposób i by w taki sposób się nie komunikować. Czy to oznacza, że on zaczął panować nad swoim narcyzmem? Nic bardziej mylnego.
mamy do czynienia z sytuacją, w której powiedzielibyśmy 100% narcyz, kiedy przekracza próg swojego mieszkania, zaczyna udawać nie narcyza. Czyli on odgrywa rolę kogoś, kim nie jest, by nie stracić swojej rodziny. Czyli udaje, że jest fajniejszy niż jest w rzeczywistości. Co to oznacza? Moje doświadczenie w pracy z ludźmi, nie ma tutaj wątpliwości. On najprawdopodobniej ten kaganiec narcystyczny, który został mu nałożony w rodzinie, sobie skompensuje, na przykład w stosunku do współpracowników w swojej pracy. Tam nie będzie miał żadnych hamulców i jego narcyzm wykwitnie w pełni. Ale jeśli popatrzymy na to z perspektywy jego żony i jego dwóch córek, to po pierwsze, żyje im się łatwiej, prawda? A po drugie, dowiodły, że kontrakt z narcyzem jest możliwy. Przypadek numer dwa. Mamy sobie dwie wspólniczki w interesie. Dwie kobiety, które do niedawna jeszcze tworzyły romantyczną parę. Mieszkały ze sobą, tworzyły związek. Jedna z nich ma dwójkę małych dzieci. I ta przychodzi, ta z tymi dziećmi przychodzi na sesję. I mówi, w czym jest problem. Zakończyła ten związek romantyczny ze swoją dawną partnerką, a wciąż obecnie wspólniczką, właśnie z powodu narcyzmu tej wspólniczki. Ponieważ ten jej narcyzm doskwierał, a mieszkały razem, doskwierał jej na tyle, że już nie była w stanie tego znieść. Co więcej, tam się jeszcze pojawiła rola dzieci, ponieważ ona widziała, że te dzieci wzrastają w środowisku, w którym obserwują pewne zachowania narcystyczne tej swojej partnerki i ona się bała, że te dzieci, obserwując tego typu zachowania, mogą się, o czym napisałem w książce Autoterapia i czego dowodzą badania, mogą się wyedukować, że te zachowania są normą społeczną, są normą interakcyjną, są w jakiś sposób zachowaniami dopuszczalnymi. Więc bohaterka tej opowieści, chcąc ustrzec również swoje dzieci przed tego typu edukacją, zrywa ten związek. Te dwie panie już nie mieszkają razem, ale wciąż są wspólniczkami w firmie. Ona nie może tej firmy zakończyć nagle, ponieważ z tego, co mi tłumaczyła, ta ich firma jest związana pewnymi długoterminowymi kontraktami. Uzależnionymi między innymi od tego, że we dwie panie będą pracowały w tych kontraktach. Jeśli tego nie doprowadzą do końca, to nie dość, że nie zarobią pieniędzy przewidzianych w tych kontraktach, to jeszcze będą musiały zapłacić kary umowne. Więc z biznesowego punktu widzenia zakończenie tej działalności teraz nie jest po prostu możliwe. Ale bohaterka tej historii i tak postanawia zakończyć tę działalność biznesową wspólną. Chce się całkowicie uwolnić od wpływu tej swojej dawnej partnerki, romantycznej, obecnie biznesowej, w całkowitym stopniu. I postanawia, że tą firmę, jak skończą się te kontrakty, a one się kończą mniej więcej za rok, że za rok i tak ta firma zostanie rozwiązana. Podzielą się majątkiem, dogadają się, jak zwał, tak zwał. I ona przychodzi na sesję, by nauczyć się stawiać granice, nie po to, by wytrzymywać z narcyzką, tylko żeby przeżyć te ostatnie 12 miesięcy. Bo to i tak jest koniec. Ona próbuje te granice wykorzystać do tego, by te 12 miesięcy były ciut łatwiejsze do wytrzymania. Bo boi się, że jeśli tego nie zrobi, to pewnego dnia wybuchnie i nie będzie patrzyła na zyski, straty, płatność, kar umownych, tylko tym pieprznie od razu, bo po prostu nie wytrzyma. I to też mówi swojej wspólniczce. Mówi, słuchaj, to są zachowania, których przez najbliższe 12 miesięcy unikasz. Jeśli tego nie zrobisz, to ja nie ręczę za siebie. A to oznacza, że może być taka sytuacja, że ten kielich goryczy się przepełni, ja tym rzucę wcześniej i stracimy finansowo obie. Tak, ona ją szantażuje. Ale robi to po to, by przetrwać do końca czasu tych kontraktów, by nie stracić, z tego co mówiła, dość dużych pieniędzy. Przypadek numer 3. To przypadek, w którym przychodzi na sesję mężczyzna, który opowiada o swoim związku, o swoim małżeństwie z dorastającym, prawie już że dorosłym synem. Sytuacja w ogóle kuriozalna, bo gość jest również ciemnotriadowcem, tyle że on jest manipulatorem.
I to takim, że hej, wiem coś o tym, bo właśnie pracuję nad książką o manipulatorach. I mamy sobie manipulatora, uwaga, w związku małżeńskim ze stuprocentową narcyską. Słuchajcie, mieszanka wybuchowa. Wystarczy posłuchać 5 minut opowieści, co tam się dzieje w domu i macie horror pomieszany z tragikwarsą, z komedią, wszystkie gatunki filmowe w jednym. Nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać, czy uciekać. Oni się tam, że tak powiem, boksują między sobą i to na bardzo poważnie. Manipulator i narcyz. Ale pośrodku jest ten dorastający syn. I ten facet do mnie przychodzi, mówiąc mi coś takiego. Nasz syn jest przed maturą. Ileś miesięcy do matury mu zostało. On już postanowił, że jak tylko tę maturę zda, to podejmie studia w Nowej Zelandii, za co ci rodzice oferowali mu zapłacić, czyli pokryć te koszt zarówno wyjazdu, jak i studiów. Patrzcie, jaki spryciarz, nie? Jak najdalej uciec chce od tego środowiska i trudno mu się dziwić, aż do Nowej Zelandii. Co więcej, ten syn zapowiada, że on nie tylko jedzie tam studiować, ale on też tam będzie chciał sobie ułożyć życie. My go rozumiemy, jak najdalej od dwójki furiatów, których ma w domu. I teraz z czym przychodzi ten manipulator? On mówi, czy są jakieś narzędzia, które moglibyśmy z żoną zastosować i które byłyby na tyle skuteczne, słuchajcie, uwaga, nie żeby on się pozbył bycia manipulatorem, czy ona, żeby się pozbyła bycia narcyzką, które moglibyśmy zastosować, żeby ten ostatni rok w domu nasz syn nie zwariował. Czyli zróbmy coś, żeby wytrzymać te ileś miesięcy, dopóki on wyjedzie, bo on i tak już postanowił, że wyjedzie, żeby mu oszczędzić te ostatnie miesięcy w domu tych wszystkich doświadczeń negatywnych, które i tak z tego domu wyniesie, po to, że on skończy na psychoterapii prędzej czy później, mówię o tym synu, jest pewne. Przy tego typu rodzicach i tego typu wojnie domowej. I oni się kontraktują. Manipulator z narcyzką dogadują się, że będą przez te ostatnie miesiące obecności dorosłego już prawie syna w domu na tyle się nawzajem pilnować, żeby już dokumentnie temu synowi nie zatruć życia. To są 3 przypadki, które spotkałem w okresie od kwietnia ubiegłego roku do teraz. I to nie są jedyne przypadki, w których pojawił się ten problem dogadania się czy też kontraktowania z narcyzem. Ale pamiętajmy, i to powiedziałem, być może nie dość wyraźnie i dobitnie, ale to powiedziałem w odcinku przypadku Marzeny. To nie jest gra o to, czy dogadanie się z narcyzem, czy też kontraktowanie narcyza w związku, ze związku toksycznego uczyni związek szczęśliwy, spełniony i opływający, nie wiem, w latające motylki, miód, który spływa po nich ze szczęścia. To nie o to idzie gra. Gra w ewentualnym możliwym dogadywaniu się z narcyzem idzie o to, jak z koszmaru, który trwa i który nie może się na ten moment zakończyć, bo ktoś na przykład nie jest gotowy do takiego zakończenia, uczynić koszmar ciut mniejszy. I myślałem nad metaforą, która mogłaby to zilustrować. I od razu przyszła mi do głowy metafora następująca. To jest tak, jakbyście sobie wyobrazili, że jesteście zanurzeni w wodzie. Macie głowę pod wodą. I to dogadanie się z narcyzem to jest wprowadzenie pod tę wodę małej rurki, za pomocą której możecie zaczerpnąć powietrza. Ale to nie zmienia faktu, że jesteście zanurzeni z głową pod wodą. Powiem więcej. To nie zmienia faktu, że to, w czym jesteście zanurzeni, wcale wody nie przypomina. To bardziej przypomina taką cuchnącą breję. Czy da się przeżyć w cuchnącej brei, w pełnym zanurzeniu, z rurką, przez którą da się oddychać? No kurczę, jakoś się da przeżyć. Ale czy to jest fajne życie? Czy to jest fajny związek? Nic bardziej mylnego. I druga metafora, która przyszła mi na myśl, to jest, jakbyście sobie wyobrazili spacer po rozbitym szkle, po kawałkach rozbitego szkła. Jeśli nie jesteście fakirem, który uczynił z tego sposób na życie, to taki spacer jest bardzo bolesny i po prostu zostawiamy za sobą ślady krwi, bo ranimy się w stopy. To ten kontrakt z narcyzem, czy też w ogóle z każdym ciemnotriadowcem, bo to dotyczy całej tej trójki, jest taką różnicą
jakbyście spacer po tłuczonym szkle zamienili na spacer po kamieniach, między którymi co jakiś czas znajduje się to rozbite szkło. To jest taka różnica. To nie jest tak, że zamieniacie spacer po tłuczonym szkle na spacer po delikatnym, pachnącym mchu na wiosnę. Nie. To jest bardzo wiele ran zamienionych na znacznie mniejszą ich ilość, ale rany i tak pozostają. A zatem, skoro mamy trzy przypadki, które mówią, że tego typu kontrakt jest możliwy, to powtórzę, mówienie, że to jest absolutnie niemożliwe, nie jest do końca uprawnione. Ja oczywiście rozumiem, że komentujące w ten sposób osoby mówią o swoich doświadczeniach z narcyzem na 100% traumatycznych i wywodzą to przekonanie ze swoich doświadczeń, ale nie zmienia to faktu, że nie da się w ten sposób generalizować. Nie da się w ten sposób tworzyć wzorców, bo one są nieprawdziwe. Co więcej, i to też jest taka rzecz, która jest dość specyficzna, jeśli chodzi o wiedzę psychologiczną, w ogóle o ciemnotriadowcach. Ona jest właściwie uzupełniana każdego dnia. Stan mojej wiedzy na kwiecień zeszłego roku o narcyzach był określony i związany z wszystkimi bieżącymi badaniami, które udało mi się odnaleźć, ze stanem faktycznym nauki według mojej wiedzy na tamten moment. Ten stan się zmienił. Ten stan się zmienia co chwilę. I pomyślałem sobie, że opowiem Wam tylko o jednych badaniach, które zostały opublikowane, których wyniki zostały opublikowane już w 2024 roku, czyli zaledwie chwilę temu. To są badania, które przeprowadzili naukowcy połączonych sił wielu różnych europejskich uniwersytetów, w tym również polskich. I w tychże badaniach wyszło coś, czego jeszcze wcześniej nie wiedzieliśmy, ba nawet nie podejrzewaliśmy. Otóż ci badacze udowodnili, że poziom narcyzmu nie jest cechą stałą. To oznacza, że się zmienia w zależności od na przykład dnia. Ci sami ludzie badani jednego dnia, dajmy na to w poniedziałek, którzy wykazują bardzo wysoki poziom stężenia narcyzmu, jeśli tak możemy powiedzieć, który od razu ich klasyfikuje jako narcystyczne zaburzenie osobowości i nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Ci sami ludzie przebadani we wtorek w ogóle się nie klasyfikują do zaburzenia narcystycznego. To oznacza, że ten poziom narcyzmu jest zmienny, a nie stały. Tego jeszcze rok temu nie wiedzieliśmy. Zobaczcie, jak to zmienia nasze widzenie narcyzów i w ogóle samego zjawiska narcyzmu. I takie badania pojawiają się prawie każdego miesiąca. Gdybyśmy rozmawiali o tym i wrócili do tego tematu za rok, czy dwa, za trzy, to jestem święcie przekonany, że będę mógł powołać się na kolejne kilkanaście badań, które w jakiś sposób weryfikują dzisiejszy stan naszej wiedzy na temat narcyzmu. Stąd zastrzeżenie. Ja się w tym pilnuję i wy się też w tym pilnujcie. Nie spoglądajmy na ciemną triadę, psychopatię, narcyzm i machiawelizm w perspektywie zero-jedynkowej, w perspektywie czerni i bieli. Nie stawiajmy takich niebudzących sprzeciwu i niebudzących wątpliwości diagnoz, bo możemy się poważnie zdziwić, kiedy nauka powie, nie, to nie do końca jest tak, jak myśleliście. To tyle. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to, co naprawdę myślę o dogadywaniu się, kontraktowaniu narcyzmu i teraz zapraszam do komentowania, zapraszam zarówno do zgadzania się ze mną, jak i do niezgadzania się ze mną. I fantastycznie, ale teraz przynajmniej wiadomo precyzyjnie, z czym się nie będziecie zgadzać. Pozdrawiam i do następnego razu.